Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaremba. Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A zaczniemy od tego, jakie czynniki miały wpływ na wyniki finansowe grupy w trzecim kwartale? Czynników było wiele. Oczywiście najważniejszym czynnikiem w przypadku Grupy Azoty jest gaz, czyli główny surowiec do produkcji nawozów, ale nie tylko, bo też do produktów chemicznych. Wyniki trzeciego kwartału, jak też trzech kwartałów narastająco, są bardzo dobre, zdecydowanie lepsze niż w ubiegłym roku. Jest to zasługa głównie segmentu tworzyw, który zdecydowanie poprawił wyniki w stosunku do ubiegłych kilku lat. Wyniki, które uzyskujemy w tym segmencie, są niespotykane w ciągu ostatnich kilku lat, właściwie na historycznych poziomach. To wszystko spowodowało, że właśnie przy nieco wyższych cenach gazu, właśnie zdecydowanie wyższych, bo różnica w cenach gazu to jest 20% rok do roku, a mimo tego uzyskaliśmy pozytywne wyniki. W przypadku gazu, o którym wspominam, wpłynął on negatywnie na segment nawozowy, ale też na część segmentu chemicznego. A to jest na mocznik techniczny i melaminę. To mimo tego jakby segment chemii utrzymał swoje poziomy wyników, natomiast segment nawozów miał wyniki nieco gorsze. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost wyniku na tworzywach, stabilną sytuację na chemii i mniejsze wyniki na tym, uzyskaliśmy zadowalający wynik na zdecydowanie lepszych poziomach niż w ubiegłym roku. A w jakim zakresie Grupa Azoty stawia na współpracę z sektorem nauki w najbliższym czasie? Grupa Azoty współpracuje z sektorem nauki od początku niemal, tak? Bo już samo powstanie zakładów musiało być skojarzone z nauką, z kadrą, z zapleczem naukowym. Ale teraz faktycznie wzmacniamy ten kierunek współdziałania. W wielu aspektach. Pierwszym z aspektów jest Centrum Badawczo-Rozwojowe, które jest budowane w Tarnowie. W tym centrum mamy zamiar prowadzić badania na dość szeroką skalę i na większą skalę niż dotychczas, bo w tej chwili też prowadziliśmy badania, tylko nie mieliśmy odpowiedniego zaplecza badawczego. W tej chwili to zaplecze przygotowujemy i ono powinno być uruchomione pod koniec 2018 roku, na początku 2019 roku. W międzyczasie też staramy się zbierać odpowiednią kadrę do prowadzenia takiego centrum badawczo-rozwojowego. To są jakby działania, które od dłuższego czasu są prowadzone na zachodzie, także my staramy się czerpać najlepsze rozwiązania od naszych konkurentów, od branży chemicznej na całym świecie. Warto też wspomnieć o programie Horyzont 2020. Przystępujemy do tego programu, żeby móc skorzystać z ogromnej puli pieniędzy, które są asygnowane w ramach Unii Europejskiej. To jest 30 miliardów euro na najbliższe 3 lata. Będziemy starać się skorzystać z tych pieniędzy i pokazać się jako firma innowacyjna z dobrymi pomysłami, które potem mogą obrócić się na naszą korzyść. Stawiacie nie tylko na współpracę z sektorem nauki, ale ostatnie informacje płynące ze spółki pokazują, że rozwijacie się, idziecie o krok dalej i planujecie także współpracę z Ursusem oraz z KGHM. Tak, staramy się współpracować z każdym, z którym widzimy jakieś potencjalne efekty synergii i oczywiście korzystne dla obu stron. I faktycznie podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Ursusem w ramach paliwa wodorowego. Myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt i rozwojowy, który może być motorem napędowym dla biznesu obydwu firm. Podobnie z KGHM-em, przy czym z KGHM-em mamy jakby szereg obszarów, w których chcielibyśmy współpracować i poszukujemy wartości dodanej w ramach tych działań. A na jakim etapie jest teraz projekt Polimery Police? Projekt Polimery Police w tej chwili zapadły wszystkie decyzje korporacyjne co do
zmianę tego projektu, czyli wcześniej był projekt PDH Polska, który miał na celu budowę fabryki, która by produkowała propylen. Po dość intensywnych analizach, po określonym czasie przeznaczonym na te analizy, wszystkie jakby ośrodki korporacyjne, czyli mówię tutaj o właścicielu PDH Polska SA, czyli Grupa Azoty Police i Grupa Azoty SA, organy korporacyjne podjęły decyzję o zmianie, przekwalifikowaniu tego projektu na budowę instalacji do produkcji polipropylenu, czyli de facto będzie to zwiększenie projektu o instalację do polipropylenu, bo propylen również zamierzamy tam produkować. A jakie jest stanowisko Grupy Azoty w sprawie konsolidacji funkcji handlu w grupie? Ta konsolidacja, ona działa już jakby w pewnej części. My podejmujemy wspólnie decyzje handlowe w ramach całej grupy w ten sposób, żeby no nie konkurować ze sobą w ramach struktury wewnętrznej. Więc w pewnym sensie wiele z tych funkcji już jest dzisiaj realizowane. Chcielibyśmy to jeszcze poprawić, zoptymalizować, żeby to lepiej działało. Jest wiele pomysłów. Trwają w tej chwili dyskusje nad optymalnym kształtem tego projektu. Została też przeprowadzona w grupie reorganizacja i optymalizacja procesów. Z jakim skutkiem? Co się zmienia? Tych procesów jest naprawdę bardzo dużo. Grupa jest duża, kilkadziesiąt spółek. I faktem jest, że prowadzimy ten proces wielotorowo, równolegle, kilka procesów. Takim najbardziej zauważalnym efektem konsolidacji są zakupy. Rozpoczęliśmy ten proces od dużych zakupów, od tak zwanego top 27 surowców, czyli surowców, które mają największy udział w kosztach Grupy Azoty. I później stopniowo zaczęliśmy przechodzić niżej, ku bardziej rozdrobnionym zakupom. Myślę, że tutaj już sporo efektów pokazaliśmy w naszych wynikach. Poprawiliśmy bardzo istotnie efektywność na wielu obszarach, zarówno myślę o kosztach stałych, jak i o kosztach zmiennych, czyli bardziej skierowanych na surowce. I to na pewno poprawia naszą konkurencyjność i też na pewno ma swój udział w wynikach, o których wspominałem na początku naszej rozmowy. Od tego zaczęliśmy, a zakończmy na wątkach szerszych niż Polska, czyli na ustaleniach unijnych dotyczących kadmu, bo bardzo głośno i gorąco zrobiło się ostatnio wokół tego tematu. Tak, to prawda. Ten temat budzi zainteresowanie jakby dziennikarzy i faktycznie nie tylko naszych polskich, ale europejskich. Jest to dość skomplikowany proces. Tak naprawdę mówimy o ustawie nawozowej. Ta ustawa nawozowa składa się z wielu wątków. Kadm jest tak naprawdę jednym z tych wątków. W tej ustawie nawozowej zawartych jest wiele bardzo istotnych decyzji, nad którymi pracujemy. Tutaj mówimy o ograniczeniu ilości kadmu w nawozach. Tak, ale są też jeszcze inne metale ciężkie, które ta ustawa obejmuje. Kadm jest o tyle takim elementem dyskusyjnym ze względu na to, że po tej regulacji właściwie wydaje się, że jedynym dostawcą będzie Rosja, czyli de facto pojawi się monopolista na tym rynku. Dzisiaj sytuacja Grupy Azoty i innych firm, które działają w obrębie nawozów fosforowych, jest taka, że mają wybór. Mogą dokonywać wyboru i zakupów z różnych krajów, czy to kwasu fosforowego, czy skał fosforytowych. Po wprowadzeniu tej regulacji za kilkanaście lat może się okazać, że nie będzie wyboru. I myślę, że tutaj najbardziej boli to przemysł. Ale warto też zwrócić uwagę, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to spowoduje wzrost kosztów, tak? Bo możemy mówić o dwóch wątkach w tym zakresie. Pierwszy to jest o wzroście cen tego surowca, który później się przełoży na finalny produkt, ale też możemy mówić o różnych metodach odkadmiania, które również pociągają za sobą koszty. W efekcie, bez względu na to, jaki wariant wybierzemy,
cena nawozów i w konsekwencji żywności, która jest produkowana w Europie, w Unii Europejskiej, wzrośnie. A teraz pytanie, czy obywatele Unii Europejskiej są gotowi na poniesienie takich kosztów. Jest oczywiście możliwość, że w to miejsce tych drogiej żywności zostanie wprowadzony import żywności z zewnątrz. I teraz można zadać sobie kolejne pytanie. Czy ta żywność będzie nawożona nawozami z kadmem, czy bez? I tak naprawdę to jest dość skomplikowana dyskusja i myślę, że ona będzie trwała dość długo. W każdym razie proces legislacyjny jeszcze trwa. Decyzje nie zapadły ostateczne. Myślę, że jeszcze co najmniej przez pół roku ten temat będzie realizowany w ramach legislacji unijnej. Dyskusja jest skomplikowana, ale co to tak naprawdę oznacza dla inwestorów? To tak naprawdę trudno przewidzieć, bo w pewnym sensie po wzroście kosztów rynek powinien się dostosować. Czyli de facto wszyscy producenci powinni podnieść ceny na te nawozy, więc trudno przewidzieć, jak się zachowa dostawca tego, ten monopolista, prawda? Ważne to też zwrócić uwagę, że ten proces nie będzie nagły. To będzie proces wieloletni, przynajmniej już dzisiaj wiadomo. Bez względu na to, jaki poziom będzie ostatecznym poziomem, to będzie proces, który będzie trwał ileś tam lat. Będziemy mieli możliwość przygotowania się na te zmiany. Miejmy nadzieję, że te zmiany nie będą istotne i o to walczymy, ale na pewno się znajdzie jakieś rozwiązanie. Grupa Azoty ma kilka opcji działania w tym zakresie w przyszłości. A gdy to rozwiązanie zostanie już wypracowane, to mam nadzieję, że spotkamy się wtedy także w studiu Inwestorzy TV, porozmawiamy o tym i przedstawimy je także inwestorom. Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.